słowem jest Jezus. To małe dzieciątko położone na sianku. Jest naszym Panem i Bogiem, Synem Bożym, Zbawicielem świata. Pastuszkowie, bracia mili, patrzcie, jak niebo goleje. Znak, że coś dziwnego w Betlejem się dzieje. Chodźmy do Betlejem, jak anioł nam oznajmia. Idźmy oddać pokłon bezbronnemu dzieciątku, Bogu leżącemu na sianku między bydlętami. Spoglądajmy na Maryję, która pełna wiary i zawierzenia, pokory i posłuszeństwa, pochyla się nad swoim synem, który równocześnie jest jej Bogiem. Wpatrujmy się w Józefa, który jest człowiekiem milczenia i posłusznego realizowania słów Boga. Nie bójmy się śpiewać Bogu. Wychwalajmy Go za niepojęty dar, którym jest Jego Syn, Jezus Chrystus. Dziękujmy Mu za wzór świętej rodziny. Wejdźmy w przestrzeń radości, którą jest obecność Jezusa. Niezależnie od tego, jaka jest grota naszych serc, zaprośmy do niej wcielone Słowo z Jego Matką i Opiekunem. On nas kocha. Pozwólmy Mu nas kochać.
Niebo pięknie przystrojone, świecidełka mrugające, nad stajenką rozwieszone, złote gwiazdki laki nocne. Lulilaj, lulilaj, lulilulilaj. Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia? Dlaczego wpatrujemy się w gwiazdkę na niebie? Dlaczego śpiewamy kolędy? Dlatego, żeby się nauczyć miłości od Pana Jezusa. Dlatego, żeby podawać sobie ręce. Dlatego, żeby uśmiechać się do siebie. Dlatego, żeby sobie przebaczać. Cichutka, zimna.
wiśnie gwiazda w błękitnej dalekości będzie mi z sobą dzielić opłaty, chleb miłości. A łamiąc okruchy, biały wśród nocy świętej ciszy, niechaj się serca nasze jak dzwony rozkołyszą. Oto już cud się spełnia, już supinią w niebo dzwony, ochwytaj się nam Jezu w Betlejem narodzony. Rozpadły się niebiosa, już kolęd płyną dźwięki, ochwytaj się nam Jezu, Jezuniu malusienki. Ty, któryś jest miłością i sercem tego świata, zagarnij serca nasze i w imię swoje zbrataj. Niechaj zamilkną swary zawieści, ludzkie złości nad święta wigilijna. Dzielmy chleb miłości. Cichutku.
Thank you.
To te, przez którego mamy odkupienie, jego blask, bijący z betlejemskiego żłóbka, umacnia nas w wierze i pomaga przezwyciężać wszelkie trudności. Dlatego życzymy, aby Chrystus, który jest światłością świata, rozświetlał ciemne zakątki naszego życia, byśmy szli po drogach przez Niego wytyczonych i pełnili przede wszystkim Jego wolę. A na Nowy Rok Pański 2015 życzymy obfitości Bożych darów. Bądźmy dobrzy jak chleb, zdolni do dzielenia się z sobą, z innymi dzięki trwaniu w Ewangelii. Niech między nami kwitnie miłość i życzliwość, a wszystko to w zdrowiu, szczęściu i błogosławieństwie Bożym. Wspominać Jego wspaniały zamysł zbawczy wobec nas w osobie Jezusa Chrystusa, Jego Syna. Dziękuję duszpasterzom parafii, księdzu proboszczowi Piotrowi Smolińskiemu i księdzu wikariuszowi Wojciechowi Kępskiemu, a także klerykowi Mateuszowi Palczakowi za wsparcie i otwarte serce na wszelkie inicjatywy, które mają miejsce w naszej parafii. Dziękuję Pani Dyrektor Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Świerzanie, Pani Halinie Zychowicz-Michon, za współpracę, dobre serce i wszelką pomoc. Na ręce Pani Dyrektor składamy także wyrazy uznania dla wszystkich pracowników Centrum Kultury, którzy z wielkim zaangażowaniem wspierali nas swoją wiedzą i umiejętnościami. Dziękuję również wszystkim pozostałym osobom, którzy zaangażowali się w organizację tego koncertu. Dziękuję wszystkim wykonawcom miejscowym, a także zaproszonym z terenu diecezji legnickiej. A przed Państwem wystąpili soliści: Sonia Nieruchalska, Kalina Błaszczyk,
Iza Zajda, Maja Turczyk, rozdaje opłatki, i Natalia Baran. A także zespół w składzie. Gitara Jarosław Mularczyk i Anna Durbajmo. Perkusja Łukasz Telatyński. Flet Anna Jurek. Wiolonczela Katarzyna Dion-Drozdek. Pianino Kleryk Roman Harkot. Bas Przemysław Drogi. Nagłośnienie Marek Konefa. Oświetlenie i wizualizacja multimedialna Stanisław Maleńczuk. A w szopce za aniołków jednego pasterza mamy. Brawa dla niego jednego. Królowie i święta rodzina, dzieci z naszej parafii. Recytacje Wiktoria Dolecka, Wiktoria Stanisławska, Angelika Przymus i Maksymilian Czarniecki. Dziękujemy wszystkim za przybycie. Wam, drodzy parafianie, zaproszonym gościom, przyjezdnym i turystom, rodzinom występujących artystów. I zapraszamy, jak Pan Bóg da, za rok. A przed nami została jeszcze jedna kolęda, kolęda finałowa, Triumfy Króla Niebieskiego. Yeah.
Państwa koncert kolęd pastorałek już na stałe wpisał się w kalendarz naszych imprez uroczystości w gminie. Jest to przepiękne wydarzenie artystyczne i za to chcę podziękować wykonawcom, wokalistom, oczywiście muzykom, recytatorom, a przede wszystkim głównemu sprawcy, klerykowi, nie mogę się przyzwyczaić, klerykowi Mateuszowi Maleńczukowi. Mateuszku, dziękujemy bardzo, dziękuję bardzo, proszę Państwa. To jest praca uroczystego. Jeśli jest taka piękna uroczystość, to jak najbardziej Centrum Kultury, które jest powołane do tego, pomaga i jak tylko może uczestniczy w takim wydarzeniu. Dziękuję. Dziękuję przede wszystkim publiczności, bo w tym roku jest coraz więcej osób, które przyszły słuchać tych kolęd i pastorałek i z tego się cieszymy, prawda? Proszę księdza, cieszymy się. Dziękujemy Państwu bardzo. Ostatnio mieliśmy okazję, żeby w telewizji oglądać różnego rodzaju koncerty, kolęd w miejscach bardzo znanych w całej Polsce przez wyjątkowych wykonawców. Nie musimy się wstydzić. Mamy równie dobrych, a może i lepszych, tych, którzy potrafią dzielić się radością wynikającą z Bożego Narodzenia. Ja jestem dumny, że ten Kościół stał się takim miejscem, gdzie mogliśmy dzisiaj po raz kolejny i nie ostatni przeżywać wieczór kolęd. Też dziękuję klerykowi Mateuszowi za inicjatywę, bo to on rozpoczął i jak już rozpoczął, to niech kontynuuje, prawda? Przez kilkanaście lat, 20 może, będziemy prosić tam, gdzie będzie na parafii, żeby przyjeżdżał do nas. Także tak łatwo ze świeżawą się nie pożegnasz. Dziękuję wszystkim za to, że przybyliście i na pewno zostanie w sercach to, co piękne. I jeszcze bis. Oczywiście wszystkich zapraszam do włączenia się w śpiew, a zaśpiewamy, gdy się Chrystus rodzi. Oh,
jeszcze podziękować Martynie Rudnickiej, która też pomaga na śpiewie. Jeszcze bis? A kapela. No to kapela. Klet.